3609 rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu z dnia 29 września tego roku. Zarządzam, co następuje. Paragraf pierwszy. Likwiduję Jarosławski Uniwersytet Trzeciego Wieku działający jako jednostka ogólnouczelniana PWSZ. Paragraf drugi. Traci moc zarządzenie nr 57 przez 2009 rektora PWSZ z dnia 3 września 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu Jarosławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ w Jarosławiu. Emeryci to nie rzeczy, którymi łatwo manipulować. To zasłużeni w różnych dziedzinach ludzie, którzy płacili i płacą podatki i oczekują szacunku i możliwości rozwijania się. Jest to gorzka lekcja naszej polskiej demokracji. Czy tak powinna wyglądać ta demokracja? Jacy ludzie stoją na ciele, proszę Państwa, instytucji państwowych? To są urzędnicy państwowi, są karły moralne, proszę Państwa. Karły, które nie zasługują na pełnienie takiej funkcji. Ja uważam, proszę Państwa, powinniśmy zażądać odwołania rektora. Proszę Państwa. To jest rzecz niedopuszczalna. Proszę Państwa, nie można traktować uczelni jako swojego folwarku. Nie można traktować się tam w stosunki komuterskie, pana. Proszę Państwa, komu to wszystko służy? Ta jarosławska uczelnia ma już wystarczająco negatywną historię. Mamy ciąg dalszy tej historii. Jest to dla nas policzek, jest to poniżenie nas wszystkich. Proszę Państwa, ja proponuję zorganizowanie protestu. Protestu w okresie inauguracji roku szkolnego. Żądaniem, co to powiedziałem, odwołania rektora, przywrócenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Proszę, nie może tak być, że placówka państwowa ma służyć nie wiadomo komu. Ma służyć społeczeństwu, nam ma służyć. Pytanie, czego my mamy, proszę Państwa, robić partyzantkę dzisiaj? Czego mamy robić jakąś działalność podziemną? Powinniśmy działać legalnie, powinniśmy działać tam, gdzieśmy powinni być.